Wielu początkujących gitarzystów myśli, że po prostu nie ma talentu. Nie ma czegoś takiego jak talent gitarowy. Oczywiście jedni uczą się szybciej, drudzy uczą się wolniej, ale wszystko sprowadza się do ćwiczeń. Gra na gitarze, dokładnie tak samo jak śpiewanie czy każdą inną umiejętność, da się wyćwiczyć. A więc w ciągu następnych paru minut pokażę Ci najważniejsze ćwiczenia, które przyspieszą Twój progres o lata świetlne. Pierwsze ćwiczenie dotyczy tempa i tak naprawdę Waszej prawej ręki. Każdemu z palców lewej ręki przypisujemy inne tempo. To znaczy, palec wskazujący będzie grał ćwierć nuty, palec środkowy triole, palec serdeczny szesnastki, a mały znowu ćwierć nuty. Drugie ćwiczenie to pająk, ale niezwyczajny, ale ze zmianą kolejności. Czyli zamiast grać 1, 2, 3, 4, będziemy grali 1, 3, 4, 2. Pomoże Wam to odblokować Wasze palce i poprawić koordynację pomiędzy lewą ręką a mózgiem. Gorąco zachęcam Was do śledzenia mnie na moim Instagramie, gdzie wrzucam zdjęcia zza kulis, czasami wycięte elementy z filmów, a także ankiety, na które Wy, widzowie, możecie odpowiadać. Jeżeli chcecie mieć czynny udział w tworzeniu tego kanału, bardzo gorąco zachęcam Was do obserwowania mnie. W trzecim ćwiczeniu bierzemy wszystko to, co najlepsze z pierwszego i z drugiego. Czyli znowu układ 1, 3, 4, 2, ale razem każdy z palców będzie grał inne tempo. To znaczy palec wskazujący będzie grał ćwierć nuty, palec serdeczny będzie grał triole, palec mały będzie grał znowu ćwierć nuty i palec środkowy triole. I na koniec popracujemy trochę nad siłą Waszej lewej ręki, Waszych palców. To, co chciałbym, żebyście tutaj przećwiczyli, to hammer-ony, czyli nie używając prawej ręki będziemy wydobywali po kolei dźwięki ze wszystkich strun. Zaczynając od piątego progu, po kolei palcami 5, 6, 7, 8. Jeżeli cokolwiek z tego filmu uważasz za przydatne, daj łapkę w górę, dzięki temu mogę dalej się rozwijać, docierać do większej liczby osób i dalej robić dla Was filmy. Miłego ćwiczenia, trzymajcie się, hej!